Witam wszystkich powrotem na moim kanale. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Ewelina Szala. Witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich serdecznie, witam ciebie. Powiedz może, Ewelina, co u ciebie na samym początku? W jakim jesteś okresie? Jak trenujesz? Trenujesz, a raczej na pewno. Generalnie na pewno nie jestem w okresie startowym, na pewno nie przygotowuję się do zawodów, ale trenuję cały czas intensywnie, ponieważ taki już jest mój styl życia. Nie potrafię żyć już bez treningu, nie potrafię żyć bez ułożonego planu żywieniowego, nie nazywajmy tego dietą, to jest plan żywieniowy. Cały czas pracuję nad poprawą swojej sylwetki, bo nigdy nie doszłam do takiego wniosku, że wyglądam idealnie i nie chciałabym nic zmieniać. Za każdym razem, po każdym sezonie startowym zawsze było coś do poprawy i teraz, nawet jeżeli nie planuję w najbliższej przyszłości startów, patrząc na siebie, wiem, jak chciałabym, żeby moje ciało wyglądało i do tego sobie po prostu powoli, bez presji dążę. No właśnie, bo i to też później przejdziemy do pytań też od widzów, nie? Gdzie już też ci tam częściowo wysyłałem, jak to wygląda, czy będziesz zamierzała jeszcze wrócić na scenę, bo wiele osób myśli albo podejrzewa, że osoby, które teoretycznie zakończyły karierę startową, no to już sobie odpuszczają. A tu jak widać, trenujesz cały czas, trzymasz cichę, chociaż tak, jak tu nazywasz, to nie jest wcale jakaś dieta czy coś w tym stylu, to jest po prostu twój styl bycia, więc dietą tego nazwać jakąś tam stricte nie można, nie? Zgadza się. No tak. Dobra, powiedz mi w takim razie, przechodząc do tematu, no bo nie ma, niewątpliwie mamy tutaj do czynienia ze specjalistką odnośnie pozowania i bikini. Powiedz może na samym początku, co uważasz na temat polskiej sceny bikini, nie? Na temat naszych zawodniczek. Generalnie, tak naprawdę z sezonu na sezon, bo nie można tego powiedzieć z roku na rok, z sezonu na sezon, nadzieję, to jest sezony na sezon wiosenny i jesienny, obserwuję coraz wyższy poziom nie tylko przygotowania formy scenicznej zawodniczek, ale również prezencji scenicznej, pozowania. Widzę, że dziewczyny mają coraz większą świadomość tego, że to pozowanie jednak jest ważne i coraz większą wagę przykładają do tego, żeby się nauczyć dobrze pozować. Wiedzą, jak inaczej potrafi wyglądać sylwetka, jeżeli dobrze się zapozuje, dobrze się zaprezentuje na scenie. I praktycznie jestem na każdych zawodach w Polsce. Czy jest to sezon wiosna, czy jest to sezon jesienny. Jestem na każdych zawodach u pana Roberta Piotrkowicza na Festiwalu Sportów Sylwetkowych i obserwuję. Oczywiście zdarzają się dziewczyny, które nie wychodzą na scenę dobrze przygotowane pod względem prezencji scenicznej, ale rzucają się w oczy też te, które faktycznie wykonały dobrą robotę. Ja zwłaszcza zwracam na to uwagę, żeby dziewczyny dużo wcześniej zaczęły przygotowywać się z pozowania, nie 2 miesiące, nie 3 miesiące, ale przynajmniej ten rok wcześniej. I widać, że są dziewczyny, które faktycznie biorą to sobie do serca. No i dzięki temu na scenie po prostu, można powiedzieć kolokwialnie, wymiatają, zwracają uwagę swoim pozowaniom, nie popełniają błędów. Także no, muszę powiedzieć, że jest coraz wyższy poziom. Nie ukrywam też, że ja swoim zawodniczkom feniksowym, które przygotowuję, ale też nie tylko, te dziewczyny, które zawsze do mnie przyjeżdżają, ja ich nigdy nie wypuszczę na scenę, dopóki nie będę pewna, że to pozowanie nie jest na wysokim poziomie, nie jest perfekcyjnie, nie jest dobrze odpowiednio dopracowane. Także staram się jednak też swoje dziewczyny uczyć tego, że wychodzą na scenę tylko wtedy, kiedy są pewne, że dobrze pozują. No właśnie, uprzedziłaś też trochę następne pytanie na temat, kiedy zacząć ćwiczyć pozowanie, nie? No bo to dobrze też podkreśliłaś, bo to tak naprawdę, czy to jest kategoria i bikini, czy męska, jakakolwiek, no to jest, to pozowanie jest naprawdę kluczowe, nie? A powiedz właśnie, jakie ty masz zdanie odnośnie, nie wiem, stanu ważności, nie? Czy jest bardziej ta sylwetka, forma jest na pierwszym miejscu, czy jednak to pozowanie? Czy może jakoś, nie wiem, wypośrodkowane? No bo zdarzają się zawodnicy, którzy mają formę, nie potrafią pozować, albo na odwrót, nie? Tak, generalnie tak. Wielokrotnie, to jest tak różnie na zawodach,
na tych regionalnych, kiedy jest niższy poziom zawodników, kiedy startują debiutanci, sędziowie może nie tak bardzo zwracają uwagę na to pozowanie i wypaczają różne błędy, co wielokrotnie widziałam i się zastanawiałam, że dziewczyna popełniała takie błędy w pozowaniu, a mimo to zajmowała wysoką lokatę, bo miała dobrze przygotowaną formę. No i tutaj się tym obroniła. Natomiast jeżeli już mamy wysoki poziom zawodników, zawody, rangi pro qualifier, zawody międzynarodowe, kiedy już na pewno przyjeżdżają bardzo dobrze przygotowani zawodnicy i zawodniczki, no to to pozowanie ma jednak kluczowe znaczenie i tutaj w tym pozowaniu często właśnie można dużo więcej sobie ugrać. Wielokrotnie też widziałam na tego typu zawodach wyższej rangi zawodników z gorszą formą, ale lepszym pozowaniem, którzy zajęli lepsze miejsce, dlatego, że mieli świadomość swojego ciała, potrafili pozowaniem ukryć wady, na przykład szeroką talię, szerokie biodra, duże łydki, a pokazać zalety swojej sylwetki. Także na tym właśnie polega umiejętność pozowania. Nie ma idealnych sylwetek, każda sylwetka ma wady, zawsze to mówiłam. Jeżeli się patrzy, naszym zdaniem widzimy na scenie zawodnika, który naszym zdaniem wygląda perfekcyjnie, to jest to iluzja tak naprawdę, bo ten zawodnik dobrze stanął, dobrze się ustawił i ma idealne proporcje, nie pokazuje swoich wad. Dlatego zawsze jednak uważam, że pozowaniem dobrym dużo możemy nadrobić braki w naszej formie, braki w naszej sylwetce. Dlatego uważam, że co jest ważniejsze, czy pozowanie, czy forma, jedno i drugie jest tak samo ważne, bo wydaje mi się, że zawodnik przygotowujący się do zawodów powinien robić na 100% zarówno formę i pozowanie, jeżeli myśli o tym, że chce wygrać zawody. No to chociażby możemy się posłużyć przykładem jakby Mr. Olympia, nie? Tam zawodnicy, którzy są wszyscy tak naprawdę na najwyższym poziomie, to tam, żeby tą uwagę zwrócić, musi być wszystko dopracowane, nie? Nie tylko forma, tylko pozowanie i wszystko tak. Po kolei. Dokładnie. Tak, żeby zwrócić tą uwagę do siebie. A powiedz, jeśli chodzi o na przykład osobę, która przychodzi do ciebie dziewczyna, która nie wiem, dopiero zaczyna trenować, ale jej marzeniem jest wystartowanie w bikini. Kiedy zacząć u takiej osoby pozowanie? Czy jesteś za tym, żeby na przykład zaczynało od samego początku już coś tam wdrażać, czy jednak powiedzmy, jak ta sylwetka osiągnie jakiś poziom? Nie, ja zawsze właśnie mówię dziewczynom tak, jeżeli podejmujesz decyzję ze swoim trenerem o starcie, czyli trener mówi, ok, zaczynamy prepa, zaczynamy przygotowania do zawodów i nawet jeżeli te zawody będą za rok, to zawsze mówię, w tym samym czasie zaczynasz naukę pozowania, podstawy, bo pozowanie jest o wiele trudniejsze niż trening, niż trzymanie michy, dieta. Pozowanie jest najtrudniejszą częścią przygotowań do zawodów i ja jestem tego zdania i potwierdzają mi to wszystkie, dosłownie wszystkie zawodniczki, z którymi uczę się pozowania. Trening i dieta to jest pikuś w przygotowaniach w porównaniu do pozowania, dlatego im szybciej zaczniesz uczyć się, z tym większą pewnością i łatwością wyjdziesz na scenę. Bo to jest ważne, żeby tego pozowania, nauczymy się pozy przodem, pozy tyłem, przejść i zwrotu, zrobimy sobie układ, tak? Ale jeżeli nie mamy tej pewności siebie, nie mamy tego tak zwanego flow, no to na scenie się spalimy, stres nas zje. Dlatego potrzebujemy czasu, żeby tej pewności siebie w tym pozowaniu nabrać. Na początku to pozowanie nam się nie będzie podobać, bo mamy dużo fatu, nie mamy kratki na brzuchu, mamy tłusty tyłek, mamy szeroką talię, mamy boczki i patrzymy na siebie i wyglądamy obleśnie, tak naprawdę niepodobna. Ciężko nam się też pozuje, bo nie możemy trzymać brzucha, wypuszczamy ten brzuch i to jest normalne. Ja o tym zawsze uświadamiam dziewczyny, że na początku pozowanie jest bardzo trudne, bardzo ciężko i nie podoba nam się. Ale podstawy musimy znać, musimy wiedzieć, z czym to się je. Z czasem, jak sylwetka się będzie zmieniać, też zmieniamy pozowanie, dopasowujemy. Musimy mieć bazę, musimy mieć podstawę, na podstawie której, kiedy już będzie ta forma przedstartowa na 8 tygodni, 6 tygodni, będziemy po prostu ją, to pozowanie tylko i wyłącznie szlifować. Dlatego tak ważny jest ten proces pozowania, żeby znacznie dużo wcześniej zacząć. A powiedz, jak jeździsz po różnych imprezach, czy to w Polsce, czy za
granicą, też sama startowałaś i w Polsce, i za granicą. Powiedz, jakie widzisz różnice, czego brakuje naszym polskim zawodniczkom, porównując je z zawodniczkami za granicą po prostu, nie? No, czego brakuje nam do topki Mister Olimpia? Generalnie tak. Pytanie, czy mówimy tutaj o zawodach rangi europejskiej czy amerykańskiej i czy mówimy o amatorkach czy o zawodniczkach pro? Bo... To zacznijmy może właśnie coś bardziej o NPC, bo jakby to jest... Okej. Okay. Czyli tak, generalnie przyznam szczerze, że na zawodach typu rangi amatorskiej, międzynarodowych, uważam, że naszym zawodniczkom niczego nie brakuje. Te, które jeżdżą na zawody rangi międzynarodowej, to są te dziewczyny z naszej topki polskiej i one są dobrze przygotowane. I teraz też tak mówię, jeżeli na przykład uważam, że nie ma sensu jeździć na zawody międzynarodowe, jeżeli w Polsce nie osiągasz nic. Jeżeli w Polsce jesteś czwarta, piąta poza finałem na polskich zawodach, no to jeszcze jest za wcześnie, żebyś się biła o medal na zawodach rangi międzynarodowej. Jeżeli w Polsce jesteś w topie, wygrywasz, jesteś w top 3, możesz jeździć, próbować sił i zmierzyć się z tymi najlepszymi. Bo tam naprawdę na zawodach rangi międzynarodowej przyjeżdżają już tak zwane petardy, te najlepsze. Byłam teraz na zawodach w Hiszpanii, w Alicante, na Olimpii Amatorskiej. No i naprawdę był bardzo, bardzo wysoki poziom. Poza tym też tutaj do nas, do Polski, na ostatnich zawodach Pro Qualifier przyjechało dużo zagranicznych dziewczyn, no i też byłam w szoku. One miały perfekcyjnie przygotowane sylwetki, no i perfekcyjne pozowanie. Nie popełniały żadnych błędów, nie tańcowały na scenie, pozowanie było proste, precyzyjne i zwracały uwagę na wygląd swoich sylwetek. Dlatego tak jak ja sobie obserwuję naszą polską scenę, nasze polskie zawodniczki i widzę, które zawodniczki też jeżdżą na te zawody i one wracają z medalami, te nasze polskie zawodniczki. Co prawda nie zawsze są to złote medale, czy to jest top 4, top 5, ale zawsze w tym finale jednak te dziewczyny się znajdują, więc śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie rywalizować na poziomie międzynarodowym, amatorki na scenie międzynarodowej. Mm-hmm. A jeśli chodzi o pro, nie? Czy oprócz tego, jakie tam te różnice widzisz, to na przykład, czy jest jakaś zawodniczka, która może naprawdę namieszać, moim zdaniem, w szeregach Olimpii, nie? Cały czas bezwzględnie moją taką właśnie zawodniczką, która może namieszać i dobrze to robi, bo ona dobrze się zawsze promowała, nadal się dobrze promuje, chociaż teraz ma troszeczkę takiego małego ofa i dużo już naprawdę ugrała, to była Ada Kaczmarek. Ada Kaczmarek była dwa razy na Olimpii, w Stanach Zjednoczonych jak startowała, też była w topce i tym sobie zapracowała. Generalnie w lidze pro liczy się nazwisko. Jeżeli nie masz wyrobionego nazwiska, jeżeli nie jeździsz po zawodach, sędziowie ciebie nie znają, tak naprawdę niewiele ugrasz. Możesz być topową zawodniczką w Europie, ale jeżeli nie startujesz w Stanach, sędziowie ciebie tam nie znają, to na Olimpii niewiele ugrasz. Wystartujesz na tej Olimpii, ale wejść do top 10 jest bardzo ciężko. No niestety Liga Pro liczy, rządzi się troszeczkę innymi prawami. Wiktoria Gąsior też miała bardzo fajny start. Była też na Olimpii w zeszłym roku i też przed Olimpią startowała w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet była na jednych zawodach w top 2, gdzie z najlepszą zawodniczką Stanów, Ashley Cutwiser, walczyła o tytuł mistrzyni, no tylko z Ashley przegrała. Myślę, że gdyby Wiktoria faktycznie też się w jakichś tam kolejnych sezonach zmobilizowała, przygotowała porządnie i dobrą strategię obrała, też miałaby podstawy do tego, żeby walczyć na scenie międzynarodowej. No, generalnie te dziewczyny, które mają kwalifikację na Olimpię już zdobytą, można tą kwalifikację zdobyć w Europie, ale jeżeli już masz zdobytą tą kwalifikację, sędziowie to widzą i jest ci łatwiej na przyszłych zawodach. Tak to wygląda w lidze pro. Natomiast najpierw trzeba tą kwalifikację zdobyć. Trzeba swoje wyjeździć i się pokazać. Zgadza się. A powiedz tak, takie dodatkowe pytanie mam. Na przykład
to, co powiedziałaś, nie? Że tam liczy się też to nazwisko. A co myślisz na przykład o roli trenera? Bo ostatnio też można zauważyć, że dziewczyny zaczynają szukać też tych trenerów za granicą, a nie w Polsce, nie? Czy to też znaczenie odnośnie zajmowanych pozycji? Powiem Tobie szczerze, że kiedyś tak myślałam, że tak jest. Kiedyś tak myślałam, że tak jest. I sama nawet, jak przygotowywałam się do swoich pierwszych zawodów pro, to było w 2019 roku były moje pierwsze zawody w pro. No i wzięłam sobie znanych trenerów z Brazylii, Team Panani. Oni wówczas byli bardzo na topie, mieli bardzo fajny team. Mieli ówczesną Miss Olimpia Ise Pecini w swojej stajni. No i mieli świetnie przygotowane te zawodniczki i ich zawodniczki zdobywały dobre lokaty. Natomiast po kilku miesiącach jednak stwierdziłam, że to nie jest to, czego ja oczekuję od trenerów. To jest po prostu, jeżeli jesteś genetykiem, to taki trener da Tobie prosty plan i on na Ciebie zadziała. Ja nie jestem genetykiem, do mnie trzeba mieć indywidualne, specjalne podejście treningowe, dietetyczne, suplementacyjne i na mnie ich plany nie działały. Okej, ja robiłam jakąś tą formę, ale to nie była forma, w której ja byłabym zadowolona. No i nie uzyskiwałam też tych wysokich lokat. Miałam dwóch trenerów ze Stanów Zjednoczonych. No i poza tym też obserwuję inne zawodniczki, które teraz też biorą takiego trenera, który jest na topie. No i co? Nie jest w stanie zagwarantować im tej wysokiej lokaty, tej kwalifikacji. Tak, czyli znane nazwisko trenera, ja jestem teraz zdania, że wcale nie ma znaczenia. Na przykład Norbert, mój partner, on nie jest znanym trenerem w Stanach Zjednoczonych w Lidze Pro, ale Ania Banks, jego zawodniczka, była kilkakrotnie na Olimpii. Marta Górzyńska też była na Olimpii. Wiktoria Gąsior też była na Olimpii. Także potrafił znaleźć rozwiązanie na te zawodniczki, żeby się dostały na Olimpię, nie będąc znanym zawodnikiem w Lidze Pro w Stanach Zjednoczonych. Także nie trzeba brać naprawdę trenera, który ma w swoim stajni 150 nazwisk dobrych zawodniczek z myślą o tym, że okej, jego tam 10 zawodniczek zdobyło kwalifikacje, to ja też zdobędę. Nie, nazwisko trenera tak naprawdę tutaj nie ma znaczenia, bo sędzia, patrząc na zawodniczkę na scenie, nie wie, kto jest jej trenerem tak naprawdę i on się nad tym nie zastanawia. No Ania Banks chociażby też, jeśli dobrze pamiętam, to i czwarte miejsce chyba na Arnold Classic miała, tak? Dokładnie tak. Na Arnold Classic też zwojowała, dwa razy była na Arnold Classic, no i na tym ostatnim dwa czy trzy lata temu, zdaje się, właśnie była już w finale i z medalem wróciła. Także no tutaj też wysokie osiągnięcie, jeszcze w kategorii figur. Jasne, bo teraz już do wellness, tak? Teraz już tak postanowiła przejść do wellness, bo jednak stwierdziła, że bardziej się wellness podoba. A propos tego, nawiązując do tego, co mówiłaś chwilę wcześniej, nie? Że najpierw trzeba tam wywalczyć tą jakąś kwalifikację i tak dalej, i tak dalej. No i przechodząc lekko już do pytań od widzów, które mogli zadawać na Instagramie. Ile to tobie się zeszło? Ile ty musiałaś walczyć, żeby zdobyć tą kartę pro, nie? Jak długo? To znaczy tak, ja w ogóle zaczęłam swoje starty w bikini jako zawodniczka w 2015 roku. To była jeszcze wtedy federacja IFBB, bo wtedy była tylko federacja IFBB. No i wtedy w ogóle nie myślałam o tym, żeby zdobyć jakąś kartę pro. To w ogóle nie było żadnym moim celem. Startowałam sobie na zawodach rangi polskiej. Natomiast z czasem, kiedy to się nastąpił ten podział, kiedy ja już zdobywałam takie większe doświadczenie sceniczne, większą świadomość tego, co można ugrać, gdzie można ugrać, zaczęłam się tym bardziej interesować na arenie międzynarodowej, inspirować się jakimiś zawodniczkami. Pojechałam też w 2016 roku pierwszy raz do Stanów i tam byłam na zawodach Mister Olympia i zobaczyłam, jak ten świat wygląda, ten faktycznie te prawdziwe zawody, ten amerykański lifestyle, te amerykańskie przygotowania zawodniczek, inne pozowanie,
I tą Ligę Pro zobaczyłam i sobie pomyślałam wtedy, kurde, chyba chciałabym kiedyś zdobyć tą kartę Pro. To było w 2016 roku, a tak naprawdę w 2018, cały czas jeszcze wtedy startowałam w IFBB, w 2018 roku, znaczy w 2017 powiedziałam sobie, chciałabym jeszcze zdobyć tytuł Mistrza Polski, postawiłam sobie ten cel. I w 2018 roku zdobyłam tego Mistrza Polski. Cel był zdobyty. Postawiłam sobie kolejny cel, to teraz karta Pro. No i co? No i postanowiłam zmienić federację na MPC, bo wtedy już można było zmienić federację na MPC. I pierwszy start pojechałam do Las Vegas. Moje pierwsze zawody w MPC. Przygotowałam się z pozowania sama, strój. Też mi przygotowała dziewczyna, no ale wtedy nie było coachów, wtedy wszystko robiłam sama, po prostu podglądając sobie w internecie. No i tam na zawodach w Las Vegas, bo to była Olimpia Amatorska w Las Vegas, moje pierwsze zawody w MPC, byłam czwarta. W sensie, kurde, no niezły wynik. Ciśniemy dalej. Później Robert Burnejka robił zawody MPC w Warszawie. Później jeszcze pojechałam do Pragi, przepraszam. W Pradze były jeszcze zawody FALS-a, MPC i tam też byłam czwarta. Później Robert Burnejka robił i u Roberta Burnejki już byłam pierwsza w swojej kategorii. Overalla nie wygrałam. Pojechałam dalej do Padwy. Dalej cisnęłam. Ja zawsze jak robiłam sezon, to robiłam dużo zawodów, ile weszło. Pojechałam do Padwy, Olimpia Amatorska. W Padwie też wygrałam. Overalla niestety nie wygrałam i już nie starczyło mi pieniędzy na kolejne starty. Mówię, kurde, no już nie, już byłam troszeczkę zmęczona i były jeszcze jedne zawody w sezonie w Rumunii. My wtedy z Norbertem jechaliśmy, bo wtedy w Rumunii tam jest też były zawody pro i tam Marek Olejniczak startował i Ania Banks w pro. No i Norbert też jechał ze względu na to, że był i przyjacielem, i jest przyjacielem Marka i był trenerem Ani Banks. No jak Norbert jedzie na zawody, to ja też. Ja sobie, kurde, no co, jadę tak czy siak, jadę do tej Rumunii. Głupio byłoby nie wystartować, ale już byłam totalnie spłukana z pieniędzy, bo każdy start, no to tam 200-250 euro wpisowe na zawody międzynarodowe. Już byłam totalnie spłukana, nie miałam pieniędzy. No i mieliśmy takich serdecznych znajomych, którzy mieli jakiś tam swój biznes, którzy byli z naszymi fanami i oni mi powiedzieli: słuchaj, Ewelina, tak fajnie ci ten sezon poszedł, tak ci cisnął, jedź do tej Rumunii, my ci opłacimy wpisowe. No i zasponsorowali mi wpisowe, pojechałam do tej Rumunii, to był mój piąty start w tym sezonie i wygrałam. Wygrałam swoją kategorię, wygrałam overalla, wygrałam kartę pro, to było po prostu jakieś chyba zrządzenie losu. Następnego dnia miałam możliwość wystartowania w pro już, no i w pro byłam w top 6. W pierwszym kolaucie i to było takie po prostu zwieńczenie wszystkiego, chyba spełnienie moich marzeń. Także 5 startów zagwarantowało mi wygraną kartę pro. W ciągu jednego sezonu. Proszę? Mówię, że trochę najeździć się musiałaś. Tak, musiałam się trochę najeździć. I to jest właśnie to, na co chciałabym zwrócić uwagę, bo ja teraz jak przygotowuję, teraz troszeczkę zawodniczki mają takie podejście do tego, często jak do mnie dziewczyny, czasami jak do mnie dziewczyny się zgłaszają, pytam, jakie masz plany startowe, jak to nie są moje jakieś zawodniczki, tylko na przykład od innych trenerów. Bardzo młode też zawodniczki, które mają gdzieś tam 20 lat i mówią: ja sobie jeszcze daję rok czasu na przygotowania, ale jak już wyjdę na tą scenę, wystartuję w tych pierwszych moich zawodach, to od razu chcę zdobyć kartę pro. Mówię, what? Jak to? Mówię, zbyt wysokie ambicje. Generalnie bycie pro to jest bycie zawodowcem. To już nie ma nic wspólnego z amatorszczyzną. To trzeba mieć, to nie tylko chodzi o to zdobycie tej wygranej, tej karty, tylko to trzeba mieć dobrze poukładane w głowie. To jest bardzo duża presja. To już jest zarabianie na siebie, to już jest takie praca tak naprawdę, to już nie jest tylko sobie śmiganie na trening. Często ludzie właśnie myślą, że to pro to jest takie, o, ja dalej jestem zawodnikiem. Nie, to musisz być role model, musisz być taką twarzą pro ligi i na to trzeba sobie zapracować. Ja mówię, najpierw postartuj sobie jako amatorka, pojeździć sobie na tych zawodach, zdobądź to doświadczenie, pobaw się troszeczkę tym, zobacz, czy ty to lubisz, czy lubisz być w tym prepie, bo to nie jest łatwe. Wszystkim się wydaje, że bycie w prepie to jest takie łatwe, bo to tak wygląda na Instagramie. Nie, ludzie dużo rzeczy nie pokazują na Instagramie.
pokazują często tylko te miłe i fajne i przyjemne rzeczy, efekt finalny, medal, tak? Ale tą całą drogę, mękę, dwa razy na przykład cardio dziennie, 5 dni bez węglowodanów, co się też czasami zdarza, nie zawsze prep jest łatwy i przyjemny i są same ładowania. Raczej to tak nie wygląda. Więc dziewczyny chcą po prostu przygotowywać się, wyjść na jednych zawodach i zdobyć wszystko. Bo komuś się tak udało, bo ktoś miał farta. No, niestety nie zawsze tak jest. A nawet jeżeli ci się uda, jeżeli faktycznie na tych pierwszych zawodach zdobędziesz wszystko, czego też wielu dziewczynom życzę, to później dostaniesz kubeł zimnej wody, jak wyjdziesz w pro. Bo później już zaczniesz przegrywać, bo w pro częściej się przegrywa niż wygrywa. Tak, i musisz sobie umieć radzić z tym, jak się przegrywa. Jak sobie radzisz z tą presją. Dlatego ja właśnie zawsze mówię, daj sobie czas, poprzegrywaj trochę zawodów, ukształtuj swoją psychikę, żebyś później nie miała problemów z akceptacją tego, że ktoś jest lepszy od ciebie. To prawda. Zdarzają się też właśnie osoby takie, które startują właśnie w tych mniejszych federacjach, można powiedzieć, tam zgarniają, wiesz, tytuł mistrza Polski, jakiś puchar Polski i tak dalej, i tak dalej. I nagle, wiesz, wychodzą sobie na takie NPC-y, chociażby do Roberta Buszkowicza i nagle poza topem, nie? I no. W głowie się zaczyna robić burza, a może to nie dla mnie, a może, wiesz, może za wcześnie, coś w tym stylu, a to jest właśnie tak, jak mówisz, nie? Tutaj troszeczkę fajnie by było się najpierw z tym zapoznać, a nie od razu na tą szukać tej głębokiej wody, nie? Dokładnie tak. To może przytłoczyć, tak jak sama też powiedziałaś. A powiedz dla osób, które zaczynają. Dziewczyny, jakbyśmy już miały dziewczyna i chcę się też nauczyć pozować. Czy pozowanie, lekcje pozowania online, czy one są wystarczające, żeby nauczyć się pozować? Jakoś tak. Ale czy są wystarczające na to, żeby wygrać złoty medal? Nie zawsze. I przyznam szczerze, że miałam parę zawodniczek, głównie z zagranicy, z którymi nie miałam możliwości spotkać się na salce jeden na jeden i uczyłam je pozowania online. No i nie było to łatwe, bo online ciężko jest wytłumaczyć, jak przerzucić ciężar ciała. Ja zawsze muszę każdą dziewczynę dotknąć, popchnąć ją delikatnie, poruszać jej biodrami, barkami ustawić, poprzekręcać ją. Online nie jestem w stanie tego zrobić. I zawsze jednak będę zdania, że na 100% perfekcyjnie dziewczynę, która nigdy nie stała na scenie, nie jest w stanie się nauczyć pozować idealnie. Przynajmniej raz czy dwa razy powinna wziąć lekcję taką jeden na jeden na salce, żeby ktoś mógł ją dokładnie dotknąć, poprzekręcać, żeby ona też wiedziała, na czym to polega, bo no niestety dziewczyny mają problem z tym, one nie mają świadomości swojego ciała. Jeżeli ja jej mówię, przerzuć ciężar ciała na nogę do tyłu, ona nie wie, o co chodzi. Ciężko, okej, puls można nauczyć online, ustawić kogoś w pozie, nie ma z tym problemu, ale przejść zwrotów, wypchnąć biodro, trzymać pośladki w górze, chodzić. Online ciężko jest to nauczyć. Jakoś można, ale ja nigdy nie jestem z tego zadowolona w tych lekcji online. Miałam teraz jedną dziewczynę, Natalię z Wellness. Ona w Irlandii mieszka, no ale teraz zdobyła kartę pro. Natalia Górska kartę pro zdobyła u Roberta Piotrkowicza i ją tylko online uczyłam. To nie była nowicjuszka, co prawda ona już stała na scenie, ale to też mi dużo dało, bo ja ją widziałam na żywo na scenie. Ja ją kiedyś widziałam na żywo na scenie, pamiętam. I wtedy ona jakoś nie wygrała, a zwracała uwagę fenomenalną formą już wtedy. I ona przykuła moją uwagę, bo ja zawsze jak widzę fajną zawodniczkę, to patrzę na nią i ona inspiruje i ciekawi. Na to jeszcze zwróciłam uwagę na to, że kompletnie nie umiała wtedy pozować. Kompletnie. Ja sobie tak na nią patrzyłam, mówię, kurde, taka fajna zawodniczka i tak źle pozuje. Mogłaby o wiele lepiej zapozować, lepszą by miała lokatę. I po tamtych zawodach nie minęło, tam nie pamiętam już ile, czy to było kilka miesięcy, patrzę, pisze do mnie Natalia i właśnie, czy ją nauczę pozować online. Ja się tak ucieszyłam, że ona do mnie napisała i chyba z rok się uczyłyśmy online pozowania.
I udało się. Ale też na co warto zwrócić uwagę, udało się dzięki temu, że ją widziałam na żywo, wiedziałam jaka ona jest wysoka, jakie ma zalety tej sylwetki, ja pamiętałam ją po prostu, wiedziałam, że jest mocno umięśniona, że ma mocną separację, co zrobić, żeby nie zepsuć tej jej sylwetki, bo ona też miała za mocną tą sylwetkę, więc trzeba było pewne, naszym zdaniem, zalety ukryć, tak, bo było już za ostro, a sędziowie nie lubią, gdy są overconditioned zawodniczki. Więc ona była taką typem overcondition, więc to też musiałyśmy zatuszować. Natomiast byłam w stanie ją nauczyć, ale też nie tylko nauka pozowania z coachem, dużo też daje to, jak zawodniczka sama pozuje. Ja daję podstawy, ja pokazuję jak, ale największą robotę robi zawodniczka, kiedy sama się uczy. I to jest dla mnie jak amen w pacierzu, zadanie domowe musi być wykonane. Jeżeli nie wykonujesz zadania domowego, to nauka z coachem niewiele tobie da. Zgadza się, też jestem tego zdania, nie? Że to jest jednak podstawa, bo też często się spotykam z takim podejściem jakby to troszeczkę olewczym, nie? Że jak powiedzmy mam się spotkać z trenerem w tym stylu, no to wtedy okej, przygotuję się i tak dalej, ale jak już samemu, następnym razem. Zgadza się, dokładnie tak. A później wychodzi niestety na scenie. Brak pewności siebie przede wszystkim wychodzi, zawodniczki się trzęsą. Ja na przykład potrafię widzieć, czy zawodniczka dużo sama pozuje, czy nie. Po pewności siebie. Jeżeli widzę, że ona nie idzie pewna siebie, zwroty są chaotyczne, zastanawia się, traci kontrolę nad ciałem, no to ja już wiem, że ona po prostu nie pozuje sama. I wtedy to już wiem, że ona się nie zaprezentuje dobrze na scenie, bo tej pewności siebie brakuje. A pewność siebie naprawdę daje 100% do ogólnego wrażenia, jakie robimy na sędziach. Mm-hmm. No to właśnie na początku się często zdarza, nie? Że dziewczyny piszą, czy mówią, że czuję się troszeczkę idiotycznie, jak tak robię, nie? No ale to jest właśnie na początku. Jak tak będziesz robić, to nie nawet będzie tak, jak ty mówisz, no tej brak pewności siebie, tak samo jest zresztą mój u facetów, nie? Ale dobra, na koniec pytanie do ciebie. Mhm. Czy będziesz na scenie jeszcze? Czy jeszcze będzie możliwość zobaczenia? Generalnie ja już mam taki... Jestem zawodniczką pro i ten status pro cały czas mam i drogę otwartą do startów mam. Zrobiłam sobie bardzo dużego offa, bo miałam bardzo długą listę startów na swoim koncie zaliczoną. Od 2015 roku do 2021 roku, 7 lat ciągiem, sezon wiosna, jesień startowałam. I przyznam szczerze, że już byłam zmęczona i już zauważyłam, że moje ciało po prostu nie reaguje na trening i na żywienie tak, jakbym chciała. I pożegnałam się na jakiś czas, żeby po prostu sobie odpocząć, skupić się na czymś innym, na rozwoju Phoenix Team i dobrze nam to zrobiło mi i Norbertowi. Na początku był głód tej sceny. Zeszłam z tej sceny i tak myślę, kurde, co ja zrobiłam, czy faktycznie? I zaczęłam kalendarz zawodów i już sobie myślę, a może jednak wrócę na tą scenę. To było tak przez pierwsze pół roku. Natomiast teraz już troszeczkę dłużej, więcej czasu minęło. I nie tęsknię póki co na tą scenę. Tym bardziej, że widzę, co się dzieje na tej scenie w pro. Natomiast nie jest powiedziane, że kiedyś nie wyjdę sobie w Masters po prostu. Ponieważ w lidze pro mamy też dużo zawodów Masters. W Stanach Zjednoczonych, w Europie nie ma, w Stanach Zjednoczonych. I po prostu tak dla siebie, bo wiesz, czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi jeszcze tego, że teraz... Jak ja startowałam, to były zupełnie inne typy tych sylwetek. Zupełnie inne sylwetki te na tej scenie wyglądały. A teraz jak widzę, jaką formę trzeba przygotować, jakie formy, jakie te sylwetki są teraz na scenie, jestem się, kurde, chciałabym taką formę jeszcze przygotować na scenie. I tak nawet już zaczęłam rozmowy z Norbertem, co on o tym myśli, żeby spróbować jeszcze przygotować jakąś taką formę. Czy wyjdę na scenę, czy nie, ale zobaczyć po prostu. No i Norbert powiedział, okej, dajesz mi znać, robimy prepa. No i być może jeszcze kiedyś, jak będę miała więcej czasu, będę mogła się bardziej skupić na sobie. To nie jest powiedziane, że nie wrócę na tą scenę, może w Masters, jeszcze gdzieś mnie ktoś kiedyś zobaczy. Ale nie mówię kiedy, czy to będzie za rok, czy za 2 lata. Nie powiedziałam definitywnie nie. O, może tak.
Tym bardziej, że teraz jest Olympia Masters, więc fajnie by było Cię tam zobaczyć. No więc właśnie, ja co prawda jeszcze jestem za młoda na tą Olympia Masters, bo ona jest 40+, także jeszcze roku mi brakuje. Ale w sumie nie głupi pomysł byłby na takiej Olympia Masters, bo na zwykłą Olimpię raczej już nie mam szans się zakwalifikować. Ale może na tą Olympia Masters kiedyś w przyszłości, tak dla po prostu... Do tego sprawdzenia, czy tej formy takiej, jaką bym chciała przygotować, dlaczego nie? Oby, fajnie by było, tak jak powiedziałem, fajnie by było jeszcze zobaczyć. Mam nadzieję, że to się wydarzy. I co? Chyba żeśmy pogadali to, o czym mieliśmy. Chyba coś tak. Chcesz Proszę? Coś chcesz dodać? Nie. Ojejku, chyba wyczerpałem, chyba tak mi się wydaje. Nie chciałabym zanudzać. No generalnie na temat przygotowań zawodów i pozowania można by mówić całymi godzinami. Natomiast wiem też z autopsji, że im dłużej się mówi, im dłuższy jest materiał, tym więcej się nudzi ludziom. Więc jeżeli będą po prostu chcieli coś jeszcze więcej posłuchać, będzie można w przyszłości nagrać drugi materiał, drugie wideo. No właśnie, więc jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania. I co? Na ten moment dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Miło ja dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie, za ciekawe pytania. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że się będzie wszystkim podobać. Na pewno. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Hej.